Dzień dobry. W niedzielny, chłodny poranek, kolejna moja relacja z mojej budy pod gołym niebem. Deszcz pada, więc tapicerkę pochowałem pod materacyk. I tak sobie siedzę i takie kazanie kolejne niedzielne wygłaszam. Więc cywilizacja oparta jest na grzechu pierworodnym. Gdyby Ewa nie skusiła Adama i nie zaczęli się rozmnażać, byłoby tylko dwoje ludzi w niebie. Nas by nie było. Dzięki szatanowi jest miliardy ludzi, bo się zgusiła być na ziemi, opuściła niebo. A nasz Odkupiciel, Jezus Chrystus, cierpi przez to. Musiał cierpiać za ten grzech pierworodny. Ale ja wolę sam cierpieć za swoje grzechy. Ja nie chcę. Mi nie sprawia przyjemność czy cudze cierpienie. Ja mogę sam cierpieć za swoje grzechy. I tak uważam, że każdy powinien cierpieć sam za swoje grzechy. Za swój grzech pierworodny. A wyzwalam się z grzechu pierworodnego tutaj w moim przybytku, w moim raju, rozbierając się, opalając się nago, tak jak Adam i Ewa w niebie. To jest mój raj tutaj, proszę. Tutaj jest raj, o. A tu jest piekło. Tu jest piekło, bo tu się pali ogień, tu się grzeje posiłki, tu się z kolei wydala na działki, to wszystko i tak dalej. I potem się idzie do kościoła, tam, o, jest na horyzoncie kościół i się modli, i się odpuszcza wszystkie grzechy przy spowiedzi.